Halo, halo! Dziś porozmawiamy. Ja w ogóle tak chyba każdy filmik zaczynam. Dziś porozmawiamy. W ogóle co to ma być? Ja nie wiem. Ogólnie chciałabym wam coś opowiedzieć. Tak chyba też już zaczynam. No nieważne. Chodzi o to, że być może nie wiecie o tym, ale jestem koordynatorką działań Fundacji Omala i Frak Piersi Nie Ogranicza, która wspiera kobiety w trakcie leczenia na raka piersi. I powiem wam sytuację, jak to się w ogóle stało, że zaczęłam pomagać, co mi to daje i dlaczego w sumie jest mi z tym bardzo dobrze, mimo tego, że niekiedy są to bardzo ciężkie sytuacje, trudne dyskusje i naprawdę łapiące za serce. Początkowo byłam podopieczną fundacji, ponieważ zgłosiłam się do nich w problematycznym, strasznie, jakby się wydawało, momencie mojego leczenia. Okazał się po prostu bardzo łatwy do rozwiązania. Nie będę o tym teraz opowiadała, bo to jest naprawdę długi, długi temat, ale dziewczyny Ewelina i Magda bardzo dużo mi pomogły. I później byłyśmy w stałym kontakcie, Ewelina nawet ze mną była podczas operacji, trzymała mnie za rękę, kiedy została podawana mi narkoza. Po prostu kopalnia wiedzy, wulkan emocji, wulkan empatii, takiego zainteresowania drugim człowiekiem, który praktycznie jest dla Ciebie obcy, co no nie zdarza się często, umówmy się. Prędzej ludzie patrzą, żeby Ci się noga podwinęła w życiu, niż żeby Ci pomóc. No, ale trafiłam do dziewczyn pod ich skrzydła. Sorry. I to prawdopodobnie jest jednym z najlepszych elementów takich pozytywnych w związku z chorowaniem. Poznanie takich ludzi. Później tak mi się spodobało to, że one tak pomagają tym wszystkim kobietom, że naprawdę chciałam być po prostu jedną z nich. Stałam się kobietą omejką, zaczęłam czuć życie po omejkowemu i stwierdziłam, że zrobimy po prostu u mnie w miejscowości małą grupę wsparcia, żeby kobiety wiedziały, że jesteśmy i że zawsze mogą się do nas zgłosić, porozmawiać, będziemy je wspierać, razem przechodzić ciężkie momenty. I tak się też stało. Dołożyłam wszelkich starań, aby informacja o pierwszym spotkaniu dotarła do jak najszerszego grona odbiorców. Przyszło dużo kobiet. Ja byłam pod wrażeniem, naprawdę, to było rewelacyjne. I nagle stworzyłyśmy sobie taką omejkową rodzinę tutaj w Radomsku, co dla mnie jest prywatnie ogromnym sukcesem i bardzo się z tego cieszę i się tym chwalę, bo uważam, że jest czym się chwalić, chociaż teoretycznie to nieładnie jest się chwalić, ale po prostu to jest tak pozytywnie, tak? No, więc chyba mogę. Razem z dziewczynami stworzyłyśmy pierwszy raz piknik omejkowy pod hasłem Różowy Piknik w Radomsku, gdzie był kącik wsparcia dla rodzin i osób chorych. Były moje omejki, były panie amazonki, byli specjaliści, był kącik ze zdrową żywnością, nauka samobadania piersi. Dodatkowo można było potańczyć sobie zumbę, potańczyć sobie baciata na tych pierwszych naszych zajęciach. Było multum atrakcji też dla dzieci. I powiem wam, że jak stanęłam na środku Parku Solidarności i rozpoczynałam cały piknik, to naprawdę mówiłam łamiącym się głosem i byłam pod wrażeniem, że w ogóle się to wszystko udało, bo dla osoby, która nigdy tego w życiu nie robiła, to jest w ogóle czarna magia i nie sądziłam, że to będzie tak trudne w sumie, chociaż i tak jestem pod wrażeniem tego, że w Radomsku bardzo dużo osób mi pomogło i do kogo bym praktycznie się nie zwróciła o pomoc. Każdy odpowiadał, że z miłą chęcią, że dołoży swoją cegiełkę. Także powiem wam, że naprawdę to było wydarzenie bardzo ważne. To Różowy Piknik jest odpowiednikiem Różowej Plaży, którą dziewczyny organizują w trzech nadmorskich miejscowościach co roku. I postanowiłam, że to nie będzie jedyny Różowy Piknik w Radomsku, tylko zrobimy z tego po prostu taką imprezę, która się będzie powtarzała, cykliczną. Potem przyszedł COVID, więc mnie trochę przytrzymał.
ale w końcu się zdenerwowałam rok temu i powiedziałam, że nie ma mowy, po prostu no, musimy robić ten piknik. Ale stwierdziłam, że z przytupem zrobimy to troszeczkę inaczej, bardziej po majkowemu, więc idąc za ciosem i biorąc przykład z dziewczyn z północy, Radomsko na jeden weekend stało się różowe. W Radomsku zawisło blisko 200 flag Fundacji Omalife. Po prostu naprawdę niesamowite uczucie, kiedy robisz coś, realizujesz takie swoje małe marzenie i to się wszystko udaje. Wymyśliłam sobie kino na leżakach, wymyśliłam sobie jogę. To wszystko było. Kącik z zabaw dla dzieci razem z animatorkami. I słuchajcie, wszystko, gdyby nie władze miasta i powiatu, gdyby nie sponsorzy, gdyby nie panie na przykład przedszkolanki, które zajmowały się dzieciakami, to by nie wypaliło. I gdyby nie osoby, które tam przychodziły i po prostu nas wspierały, to by nie miało to w ogóle żadnego sensu, bo robimy to tylko i wyłącznie dlatego, żeby podnieść świadomość o nowotworach piersi. Rozdawałyśmy też bony na USG piersi bądź na USG ginekologiczne wraz z cytologią. Akcja była przeprowadzona we współpracy ze szpitalem powiatowym w Radomsku. Więc widzicie, że dużo tego wszystkiego się złożyło. Miałam sumy na organizację tego pikniku 5 miesięcy. To jest bardzo mało. Pozyskałam bardzo dużo sponsorów, bardzo dużo osób chciało po prostu z nami współpracować, co było dla mnie naprawdę okazją do tego, żeby się uśmiechnąć trochę szerzej i naprawdę ja bardzo wierzę w ludzi i wierzę w to, że są po prostu ludźmi, którzy mają po właściwej stronie serce. U nas też to jest tak, tutaj w Radomsku, że jeśli chodzi na przykład o panią starostę czy o pana prezydenta, to są ludzie, którzy są bardzo otwarci na wszelkie propozycje. Ja nie mogę narzekać, bo naprawdę zawsze w tych moich szalonych pomysłach mnie wspierali, zawsze pomagali i to jest niesamowite. Moje dziewczyny z grupy wsparcia tak samo angażowały całe rodziny, żeby przyjechać pomóc. Mój wspaniały mąż, moje dziecko, oni tak zawsze pomagali. Mój mąż to po prostu. On już mówił, że jak sobie wymyślę już piknik, to on już wie, co się będzie działo. Noszenie skrzynek z owocami, wody i tak dalej. Także zawsze dla mężczyzn oczywiście jest bardzo dużo pracy. I powiem Wam, że to jest naprawdę rewelacyjne, bo moje przyjaciółki na przykład są w kąciku wsparcia dla rodzin osób chorych. I to jest fajne miejsce, naprawdę, bo bardzo trudno rodzinie odnaleźć się w takiej sytuacji ciężkiej, kiedy osoba bliska naszemu sercu styka się z diagnozą nowotworową. No to jest roller coaster emocjonalny. I w tym momencie dziewczyny, które były ze mną cały czas, przez całą moją chorobę, przed chorobą i teraz po, one są według mnie po prostu specjalistkami w tej kwestii. Naprawdę, specjalistki, one wiedzą, jak porozmawiać z osobą chorą i jakie dać wskazówki rodzinie osoby chorej. Więc naprawdę to są bardzo fajne wydarzenia. Tym bardziej cieszę się, że zaczęli przyjeżdżać do nas mieszkańcy z okolicznych miast. Zaczęły przyjechać dziewczyny, które mnie obserwują na Instagramie, co w ogóle dla mnie jest szokiem, że komuś się po prostu chce przyjechać hektar kilometrów, żeby po prostu być na takim evencie. Ale jeśli będę robiła w tym roku event, a pewnie będę robiła, to naprawdę ja Was serdecznie zapraszam, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda, bo to jest naprawdę rewelacyjne. Możecie sobie przyjść, nauczyć się samobadania piersi, porozmawiać ze specjalistami takimi jak psychoonkolog, dietetyk, chirurg onkolog, onkolog kliniczny, rehabilitant. Także tego naprawdę jest sporo i w sumie no. Głupio by było nie skorzystać, nie? W tamtym roku mieliśmy zajęcia z zumby, mieliśmy zajęcia z jogi. Można było naprawdę sobie tak totalnie zrobić taki chillaucik, co według mnie w ogóle jest super, takim wyjściem, gdzie praktycznie pośrodku, w sercu całego miasta, no może nie w sercu, ale no jesteśmy w mieście, w parku, który dookoła po prostu toczy się naprawdę
ostre życie i jeżdżą auta, w ogóle wszystko. I jesteś w tym parku, jest tam cisza, spokój. I jest taki chillaucik, masz jogę, muzyczkę, relaksujesz się. Także to jest no coś fajnego, naprawdę. Dzieciaki miały swoje panie animatorki, które po prostu miały takie pomysły. Są przedszkolankami na co dzień, więc w ogóle najlepiej wiedzą, co dzieci lubią i potrafią je zainteresować, więc w ogóle ja to chylę czoła, bo to te kobiety, ja życzę każdemu, kto ma dziecko w wieku przedszkolnym, aby miał takich wychowawców, bo no naprawdę, panie z przedszkola na rolnej dały radę. Rewelacyjne, naprawdę rewelacyjne. Dla dzieciaków dużo atrakcji, dmuchańce, tak jak wspominałam, bo chcemy, żeby jeśli przychodzi do nas mamusia, która chciałaby z nami porozmawiać, nauczyć się samobadania piersi, to chcemy poświęcić jej maksimum uwagi, jeśli jest to w ogóle jakoś to zakrawa w takiej sytuacji o normalną rozmowę. I wtedy to po prostu dziecko idzie pod opiekę pań przedszkolanek. Szaleje na dmuchańcach, na krainie po prostu zabaw, a my możemy z taką osobą sobie porozmawiać na spokojnie, przedyskutować wszystko, opowiedzieć. Powiem Wam, że jestem z tego bardzo dumna i naprawdę robiąc takie eventy w małym mieście, ale które ma ogromny potencjał, naprawdę powraca mi wiara w ludzi. To wszystko wiąże się oczywiście z kosztami. To nie jest tak, że ja sobie wyjmuję pieniądze z kieszeni, bo ja już mam aż tyle pieniędzy, że po prostu nie wiem, co mam z nimi robić. Oczywiście, jakbym miała, to bym się na pewno podzieliła, ale to są naprawdę duże koszta. Na przykład po takim evencie ostatnio było kino na Leżakach i dzięki Urzędowi Miasta zostało to takie dopełnienie tej całej imprezy zrealizowane. A to wiadomo, to są wszystko po prostu pieniążki. I każdy sponsor, każdy partner, którym dołączył się do tej akcji. Naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Ja będę to zawsze powtarzała, że tutaj ludzie w tym małym moim mieście są naprawdę bardzo, bardzo empatyczni i chętni do pomocy. Także słuchajcie, Radomsko to fajne miasto. W szczególności teraz jeszcze w ogóle zimą mamy takie piękne w ogóle dekoracje. Super, naprawdę mi się bardzo podoba. No ale do rzeczy. Bo miałam mówić o tym wolontariacie, tak? Jestem wolontariuszką, teraz koordynatorką działań fundacji na województwie śląskim i łódzkim. I daje mi to naprawdę dużego takiego powera, mimo tego, że bywały dni, kiedy było po prostu ciężko. Jak wiecie, bądź nie wiecie, zmagam się z nerwicą lękową, z epizodami depresyjnymi. Obecnie jestem na leczeniu farmakologicznym i psychoterapii z naprawdę rewelacyjnym skutkiem w moim odczuciu. I to jest wszystko do przepracowania, bo jeśli ja nie byłam przygotowana inaczej, jeśli ja nie przepracowałam swojej traumy, jeśli chodzi o leczenie, o moją chorobę, to ja nie mogę się wziąć za pomaganie innym osobom, bo ja tego nie dźwignę. I tak też się stało. Po prostu zwyczajnie nie potrafiłam sobie tego poukładać w głowie odpowiednio i z każdą osobą, której bardzo chciałam pomóc, jej nie potrafiłam. I w pewnym momencie po prostu musiałam troszeczkę się odłączyć od wolontariatu. Bardzo wspieram działania dziewczyn na północy i do tej pory oczywiście dziękuję im za to, że były bardzo wyrozumiałe, ale bardzo mnie też rozumiały, zresztą byłyśmy w stałym kontakcie, więc też dużo od nich rad usłyszałam. Mogą do mnie zadzwonić dziewczyny, które dowiedziały się, że na przykład mają raka i nie za bardzo wiedzą, co mają robić, które chcą porozmawiać, które są w trakcie leczenia, które są po leczeniu i nadal na przykład sobie nie radzą z tymi zdarzeniami, które miały niedawno w życiu, bo to nie są łatwe tematy, jeśli chodzi o tematy rakowe, niestety, jak się pewnie domyślacie. Ale bycie wolontariuszem daje przede wszystkim taki sens, bo umówmy się, że jeśli
czujesz, że Twoje życie jest wartościowe, no to składa się kilka elementów. Składa się na przykład w moim przypadku, oczywiście ja zawsze mówię na swoim przypadku, więc dlatego uważam, że moje życie ma sens, ponieważ mam syna, mam męża, mam rodzinę i to jest mój sens życia. Gdyby nie oni, gdyby nie moi przyjaciele, moje życie byłoby bardzo smutne i uważam, że nie miałabym takiej chęci życia, jaką mam teraz. Do tego dokładamy dalej satysfakcję na przykład z wykonywanej pracy, satysfakcję, nie wiem, z osiągnięć, realizacji marzeń. I dokładamy też w moim przypadku otwarte serce dla innych ludzi, którzy chorują. I to dla mnie jest taka moja cegiełka w budowaniu szczęścia. Szczęścia i takiej. Takiej wiary w to, że robię to, jestem w tym miejscu w swoim życiu, w którym zawsze miałam być. I uważam, że z chwilą, kiedy usłyszałam, ma pani nowotwór piersi o najwyższym stopniu złośliwości, to było 1 marca 2016 roku, narodziła się moja misja, którą zrozumiałam tylko i wyłącznie dzięki dziewczynom z Fundacji Oma Alive. One tak jakby otworzyły mi tą furteczkę i powiedziały: zapraszamy, zobaczysz wszystko inaczej. I rzeczywiście tak było. Zaczęłam wszystko widzieć po omejkowemu, czuć życie po omejkowemu, bo to jest całkowicie inaczej się po prostu czuję życie, ja wam tego nie wytłumaczę, ale myślę, że wiele osób mogłoby stwierdzić, że tak, że też żyje po omejkowemu, bo to nie jest tak, że jak nie jesteś z nami w grupie, to nie możesz żyć po omejkowemu. Nie, absolutnie. Życie po omejkowemu to jest, składa się z kilku elementów, przede wszystkim z akceptacji samej siebie i dążenia do celu, wytrwałości i wiary. I naprawdę powiem Wam, że warto przekraczać też swoje granice i wychodzić poza komfort swój taki, wiecie, że ja to mam fajnie, ja dalej już nie potrzebuję, a reszta, co tam się stanie z ludźmi, to już mnie nie interesuje. Każdy jest inny. I ja, tak jak wspomniałam, z dniem pojawienia się diagnozy narodziła się misja, o której jakby dowiedziałam się, kiedy poznałam dziewczyny. I naprawdę musiałam dużo przejść etapów, żeby być też przygotowanym psychicznie. Dużo rozmów z dziewczynami przede wszystkim, bo to nie jest tak, że ja mogę sobie rozmawiać z kobietami, które chorują na nowotwór piersi o nie wiem, niestworzonych rzeczach. Ja nie jestem też lekarzem. Ja nie mogę niektórych rzeczy po prostu powiedzieć, bo to jest moje odczucie, a to moje odczucie i moje zdanie może nie być prawdziwe. W sensie ja mogę sobie coś tam pomyśleć, ale nie mam prawa tego powiedzieć na głos z racji tego, że ja nie jestem lekarzem i nie mogę tego robić, bo to zaważy na czyimś życiu. I też staram się zawsze prowadzić taką rozmowę bardzo konkretnie, naprowadzać, bo 6 lat po diagnozie człowiek żyje troszeczkę inaczej. Tak jak było w poprzednim filmiku, masz bardziej niebieskie niebo, bardziej zieloną trawę. Ale bardziej świadomie się żyje. To jest, jakby to powiedział mój mąż i od razu się uśmiechnął, fakt autentyczny. Wiem, że tak się nie mówi, ale my tak uwielbiamy po prostu mówić. Tak jak większa połowa, albo moje życie zmieniło się o 360 stopni. Także to są po prostu hity nad hitami. My uwielbiamy po prostu to mówić. I naprawdę myślę, że jak ktoś odnajduje swoją drogę i nawet jeśli robi się w życiu trudno, i jest pod górkę, to sobie przypominasz takie momenty, kiedy było naprawdę, naprawdę niesamowicie ciężko, i twierdzisz, że i tak jesteś w takim momencie swojego życia, że jeszcze kilka lat do tyłu nie sądziłaś, że tutaj będziesz, a tu nagle jesteś. Ja nie jestem coachem, ja nie będę Wam tutaj robiła lekcji życia i w ogóle gadek motywacyjnych, tylko po prostu chcę Wam to wszystko przekazać. Ja nie chcę Was umoralniać, ani nie chcę Wam pokazywać świata, tylko nie, ja chcę Wam pokazywać świat tylko z mojego punktu widzenia. Jak to wygląda? Żebyście nie musieli przechodzić przez życie po takich trudnych doświadczeniach jak ja, tylko żebyście po prostu się cieszyli tym, co macie i tym, co jest, bo wiadomo, każdy ma marzenia i ja też mam marzenia, żeby wybudować dom i w ogóle nie być piękną, młodą, bogatą przez całe życie.
Niektóre rzeczy można zrealizować, niektóre nie, ale mam też takie poczucie, że mam w życiu bardzo dużo. Więcej niż niejedne osoby, bo mam rodzinę, mam męża, mam dziecko, mam przyjaciół i to jest ważne. I wiem, że dużo osób jest samotnych i nie mają takich osób dookoła siebie i nie mogą poczuć tego, co ja czuję, kiedy na przykład przytulam swoje dziecko wieczorem, albo kiedy mąż mnie całuje na dzień dobry, podaje mi kawę, albo kiedy mogę zadzwonić do mojej babci i wyżalić jej się na cały świat, a ona powie, że świat jest trudny, ale świat trzeba kochać. Albo do mojej przyjaciółki, kiedy zadzwonię i powiem, że dawno żeśmy się nie widziały, musimy gdzieś wyjść, bo jesteśmy już stare i nudne. Więc to jest takie, no, naprawdę fajne w tym wszystkim. Sorry, ale moje dziecko coś ode mnie chce. Filipku, proszę. Mój menadżer do spraw YouTube'owych. Zapraszam, Filipku. Przywitaj się ładnie. Siemaneczko. O. On wie, jak się witać z obserwującymi mnie ludźmi, którzy oglądają mój kanał. Ja nie umiem, to jest po prostu... Ja zostaję go padawanem. Myślę, że... Chciałam tylko gofra. A, gofra chciałeś? Super. Nie, padawan to był ten, co nauczał, tak? Nauczaj mnie. Co? Czy nie? Nie znam się. Coś o padawanie było. Czy jeszcze nie wiem, to może być dwa? Ja już kończę, misiaczku. Chodź tutaj. Pożegnamy się ładnie razem. No więc jak się to mówi? Dziękuję Wam bardzo za obecność, za oglądanie. I Filip, co się mówi? Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dokładnie tak. A więc do zobaczenia i cieszcie się z tego, co macie. A kiedy do zobaczenia? Na następnym filmiku. A kiedy będzie następny filmik? Muszę kończyć, pa!